Cześć, tu Renata Haraj i kolejny podcast John Doga. Jeśli szukasz sprawdzonego źródła wiedzy na temat psów i kotów, zapraszam do słuchania i subskrybowania. Ile ruchu potrzebuje szczeniak? Jakie aktywności będą dla niego wskazane, a jakich lepiej unikać? Takie pytania często zadają sobie opiekunowie szczeniaków, i dzisiaj na ten temat porozmawiam z Paulą Gumińską. Cześć. Cześć, dzień dobry. Między ósmym a dwunastym tygodniem życia większość tych maluchów no, udaje się do nowego domu, do swojej nowej rodziny. I tak mała, puchata, taka trochę nieporadna kulka zaczyna zmieniać swoje i nasze życie. Mijają pierwsze dni, poznajemy się, zaczynamy się zastanawiać, co możemy z takim maluchem robić jak powinniśmy się z nim bawić, ile powinny trwać spacery i tak dalej, i tak dalej. Ja bym powiedziała, że pierwszy okres, kiedy stykamy się z naszym nowym domownikiem, powinniśmy poświęcić głównie myślę na poznanie się z nim. Po prostu spędzać z nim czas, poznać jego preferencje, poznać jego cechy temperamentu, zobaczyć co lubi, z czym ewentualnie będą problemy. Więc dajmy sobie taki czas na to, żebyśmy nawzajem poznali się, no bo w końcu spędzimy ze sobą prawdopodobnie kilkanaście lat życia. To wszystko, co powiedziałaś, czyli Zabawa, spacery, wspólne spędzanie czasu to wszystko jest bardzo istotne, i tak naprawdę bez tego, no, bez tego myślę, że nie będziemy w stanie y, później kontynuować tego życia w taki komfortowy dla obu stron sposób. Jak się w domu pojawia małe dziecko, albo gdy mamy małe dziecko, i ono zaczyna już samodzielnie chodzić, to zabezpieczamy przeróżne miejsca. Szczeniak jak do nas trafia, no to już chodzi, tak? Czy my też powinniśmy zabezpieczyć takie różne miejsca? Mam na myśli, nie wiem, schody, no klasyka, gniazdka, czy coś jeszcze ci przychodzi do głowy? Tak, jest kilka takich rzeczy, o których warto pomyśleć już przed przyjściem malucha do naszego domu. Z punktu widzenia takiego fizjoterapeutycznego, to bardzo dużym zagrożeniem są śliskie podłogi, szczególnie w miejscach, gdzie szczeniak będzie miał tendencję do rozpędzania się. I w przypadku raz, które mają predyspozycję do chorób stawowych, czyli mogą mieć niestabilne stawy, mogą mieć luzy w stawach, jak do tego dodamy jeszcze śliskie podłoża w domu, to niestety, możemy znacznie pogorszyć stan fizyczny naszego szczeniaka. I tutaj też nie chodzi o to, że musimy nagle w całym domu wyłożyć wykładzinę. Natomiast dobrze byłoby te takie miejsca strategiczne zabezpieczyć w jakiś sposób. I albo jakieś puzzle piankowe, albo jakieś wykładziny właśnie takie najtańsze, dywanowe. Bardzo fajnie też sprawdzają się drybedy, czyli taka powierzchnia, taki kocyk, który jest podgumowany od spodu. On się też nie przesuwa po podłodze. I to będzie, myślę, jeden z głównych elementów. Oczywiście że zawsze nam jest szkoda tych dywanów w przypadku posiadania szczeniaka z wiadomych względów, ale będzie to dla niego bezpieczniejsze. Schody, to co powiedziałaś, najbardziej niebezpieczne dla szczeniąt jest schodzenie w dół. Paradoksalnie ze schodów, dlatego że jeśli szczeniak idzie do góry, to w dużej mierze to jest siła mięśniowa. Czyli po prostu, jak nie będzie na tyle silny, to nie będzie w stanie tych schodów w górę pokonać. Natomiast w dół, niestety, jest bardzo duże obciążenie, bardzo duże napięcie na powierzchniach stawowych. Szczeniak jeszcze nie jest w stanie zamortyzować. Tego ruchu. I dlatego dobrze by było też, jeśli mamy w domu schody, na przykład mieszkamy w mieszkaniu piętrowym w domu, to pomyśleć o tym, żeby te schody zabezpieczyć. I tutaj fajnie się sprawdzają takie bramki, jak dla dzieci, które po prostu możemy zamontować tymczasowo. W momencie wzrostu szczeniaka. No i co bym jeszcze powiedziała, co zabezpieczyć, to na pewno wszelkie kable i inne rzeczy, które mogą paść ofiarom zębów, szczególnie w okresie wymiany uzębienia u szczeniaków. I to jest tak, że jeśli damy szczeniakowi okazję, damy mu dostęp do takich rzeczy, to jest duża szansa, że. To to się wydarzy, więc lepiej już zawczasu takie miejsca zabezpieczyć. Może nawet wydzielić po prostu jakąś przestrzeń, w której szczenia będzie bezpieczne, i wtedy nie będziemy musieli chodzić za nim krok w krok. Więc myślę, że te trzy rzeczy, czyli śliskie podłoża, schody pod kątem barierek i właśnie wszelkie rzeczy, które zabezpieczymy przed gryzieniem, to będą te trzy najważniejsze elementy. To chciałabym jeszcze do tych schodów dopytać. Jak długo powinnam znosić. Ewentualnie wnosić mojego szczeniaka? Jak długo daję radę? Czy jest jakaś na, granica? Na pewno to, jak dajemy radę, jest bardzo istotne, bo jeśli ktoś sobie kupi Bernardyna, to może być problem. Natomiast ja bym powiedziała, że do góry. Po okresie wymiany zębów, jeśli to nie jest dużo schodów, czyli jedno piętro na przykład, to do góry już spokojnie ten szczeniak może próbować wchodzić. Natomiast w dół, no ja osobiście czekam do zakończenia takiego intensywnego wzrostu. Czyli to jest w zależności od rasy, od wielkości psa, między... Piąty a ósmym miesiącem życia jest taki skok wzrostowy, kiedy też szczeniak ma każdą kończynę w inną stronę. I wtedy bym rzeczywiście jeszcze uważała. Później, już koło ósmego, dziesiątego miesiąca, jeśli pies jest w miarę skoordynowany, to możemy to schodzenie w dół też włączać. W domu to sobie poradzimy, bo mówisz, że są te barierki, ale jeśli ktoś mieszka w bloku. Na wyższym piętrze i ma tych schodów trochę do pokonania, a nie ma windy, to jednak warto to wziąć pod uwagę. Na pewno. Pamiętajcie, że to nie jest tak, że musimy albo robić idealnie, albo nie robić nic, bo jeśli mieszkamy na wyższym piętrze, to możemy to po prostu podzielić na etapy, czyli tyle, ile damy radę, to tego szczeniaczka nosimy, a gdzieś tam ostatni element, na przykład klatki schodowej, już pokonuje samodzielnie. Zabawa w domu. Wiesz, mamy szczeniaka. Chcemy się z nim bawić i to my chcemy się bawić, często nasze dzieci, jeśli mamy dzieci, też chcą to robić. I teraz mamy taką tendencję do kupowania wszystkiego, co ma dopisek polecane dla szczeniąt. To, czy powinniśmy to kupować i jakie zabawki ty polecasz. A drugie pytanie o te konkretne zabawy. W co i jak bawić się ze szczeniakiem? Jeszcze powiedzmy, że jesteśmy w obrębie domu, za chwilę sobie wyjdziemy na zewnątrz. Na pewno w obrębie domu to pierwsze o czym wspomnę to również jest zabezpieczenie na wierzchni, podłogi. podłogi dokładnie i to nawet jeśli na stałe nie chcemy mieć takiego wystroju wnętrza, to po prostu na czas zabawy z maluchem możemy wyciągać właśnie chociażby te piankowe puzle, bo jeśli dojdzie do zabawy z zabawkami jakieś sesje takie szkoleniowe będziemy pierwsze włączać szczeniakowi, no to na śliskiej podłodze będzie to po prostu bardzo niebezpieczne, więc będzie więcej szkody niż pożytku. Czyli śliska podłoga to zło? Po prostu. Tak, dla większości szczeniąt to jest bardzo nieodpowiednia nawierzchnia. Nawet są już takie badania, one jeszcze, to jeszcze nie są takie ultraprofesjonalne, ale już się pojawiły głosy, że to co szczeniaki, jak jeszcze są z matką, mają jako podłoże w kojcu, w porodówce, może wpływać na problemy z biodrami. Więc no, myślę, że tutaj mamy bardzo duże jeszcze pole, takie do, do informowania się. No i odnośnie zabawek. Ja na początku dzielę zabawki na dwie grupy główne, czyli używam zabawek, które służą i fajnie się sprawdzają do zabawy z człowiekiem, i to są wszelkiego rodzaju jakieś szarpaki, sznurki. Teraz są bardzo popularne różne opcje z futerkiem. I zabawki, które służą do tak zwanego dziamgania, obgryzania, i glamania, czyli zabawki, które są stosunkowo bezpieczne, ciężko jest od nich na przykład odgryźć kawałek i to są zabawki, które gdzieś tam sobie w domu przebywają, i szczeniek jak ma bardzo dużą potrzebę gryzienia, to lepiej, żeby pogryzł taką zabawkę niż na przykład naszego buta. W przypadku tych zabawek dla służących do zabawy z nami, z opiekunem, z człowiekiem, to tak naprawdę. Ciężko jest takie uniwersalne zasady podać, ponieważ to będzie zależało chociażby od chwytu. Są szczeniaki, które są małymi piraniami i wtedy <grywanie> dużo bardziej odporne zabawki będą potrzebne, a są też takie pieski, które najlepiej na przykład będą się bawiły pluszakami zwykłymi. I to też jest w porządku. A takie zabawki, które chcemy zostawić do dyspozycji malucha, no to tutaj już trzeba rzeczywiście poszukać porządnych zabawek yy, z małą ilością wystających elementów, żeby nie można było ich odgryźć. Najlepiej poradzić się, czy to właścicieli sklepów zoologicznych, czy opiekunów czy innych szczeniąt, na przykład rasy podobnej do naszego pieska. I zawsze pamiętajmy o tym, żeby nie zostawiać psa całkowicie bez nadzoru, że tak powiem, z takimi zabawkami. Jeśli wiemy, że chcemy, Chcemy na przykład to zostawić słup pod naszą nieobecność, to lepiej wcześniej e, pierwsze próby z taką zabawką wykonać, jednak kiedy w domu jesteśmy, żebyśmy mogli w razie czego interweniować. To teraz wychodzimy na zewnątrz, spacery. Wiadomo, że to jest stały element. Ile powinny trwać, gdzie najlepiej pójść taki. Najlepiej jakbyś podała przepis na idealny spacer z psem ze szczeniakiem. Sz spacer ze szczeniakiem na pewno powinien być różnorodny, czyli unikam takich spacerów, kiedy przez dłuższy okres czasu idziemy jednostajnym tempem, i to tempo wymuszamy niejako na szczeniaku. Raczej to jest tak, że są chwile, kiedy sobie poszaleje, są chwile, kiedy się na przykład zatrzymamy, jest moment na odpoczynek. Ja do roku raczej nie przekraczam takiej ilości spaceru godzina półtorej, w zależności od intensywności. Na jeden spacer? Na jeden spacer, tak. W przypadku małych szczeniaków, jak są sprzyjające warunki, to one też atmosferyczne i jakby szczeniak się dobrze czuje, jest wypoczęty, też chodzą na takie spacerki około godziny. Natomiast jeśli widzę, że u szczeniaka widocznie są jakieś objawy zmęczenia to bardzo często jest tak, że przez 10-15 minut wędruje na naszych rękach, czyli sobie odpoczywa i później z powrotem może na, o własnych łapkach, że tak powiem, zwiedzać świat. Na pewno unikałabym, tak jak mówię, takich jednostajnych, długich wybiegań, czyli rower, jogging z nami, to zdecydowanie odpada w przypadku szczeniąt, bo to jest jednak wymuszone tempo. No i coś, co jest bardzo popularne, na co trzeba bardzo uważać, to są zabawy z innymi psami. Czyli okej, okay, oczywiście kontakty socjalne są bardzo istotne dla psów. Natomiast takie potocznie mówiąc nawalanki z innymi psami godzinę półtorej, to jest bardzo niebezpieczne i mogę Wam też powiedzieć, że z perspektywy takiej gabinetowej, że tak powiem, pracy, to wtedy dzieje się najwięcej kontuzji, najwięcej przeciążeń, najwięcej urazów. Dlatego limitujmy taki czas, dobierajmy dobrze też tych kompanów do zabaw. Raczej jednocyfrowa liczba minut takiej zabawy, a później spokojny spacer na rozchodzenie, jeśli trzeba to po prostu na smyczach yy, te szczeniaki wędrują. To jeszcze jako przestrogę, jakbym chciała dopytać o te właśnie twoje gabinetowe y, historie, żeby uświadomić opiekunom, co to może oznaczać, no bo mamy organizm, y, który bardzo intensywnie rośnie, następuje kontuzja i co to oznacza dla, dla takiego szczeniaka? To oznacza tragedię, to znaczy ograniczenie ruchu u szczeniaka i w skrajnych przypadkach to jest ograniczenie ruchu, yy, które wymaga zamknięcia szczeniaka w pokoju bądź w yy, klatce w kennelu w transporterze i wychodzenia tylko na siusiu. Wyobraźcie sobie takiego psa pięcio-, sześciu, siedmiomiesięcznego, którego energia roznosi, a wy musicie go unieruchomić na przykład na dwa miesiące. Bo myślę tutaj o takich przypadkach, gdzie dochodzi na przykład do złamań kości długich. Wbrew pozorom u szczeniaków to wcale nie jest rzadka kontuzja. Wystarczy, że w miejscu, gdzie się szczeniaki bawią ze sobą, na przykład jest jakaś dziura, jakieś nierówności, albo zdarzają się takie przypadki, zaplątania wszelki w obroże. Naszego kompana do zabawy. No i kończy się to po prostu tragedią. Kończy się to oczywiście wielkim bólem, dyskomfortem, ogromnymi kosztami weterynaryjnymi. I myślę, że właśnie to, co najtrudniejsze, to miesiące ograniczenia ruchu. W mniej yy, tragicznych przypadkach. Jest to gdzieś czasowe ograniczenie takich bardziej intensywnych aktywności. I taki dyskomfort dla organizmu, jakiś stan zapalny, miejscowy, przeciążenie, może też powodować, że w przyszłości ta okolica będzie po prostu dużo bardziej narażona, na przykład na zmiany zwyrodnieniowe. Wspomniałaś, tam padły takie słowa obroża, szelki. To w takim razie ja dopytam, ale już w kontekście tego naszego malucha. Obroża czy szelki? Jaka smycz? Ja z szczeni ze szczeniakami używam szelek. Uważam, że dobrze dobrane szelki nie stwarzają żadnego zagrożenia dla układu ruchu, a wręcz w wielu przypadkach zapewniają nam bezpieczeństwo. Dlatego, że to, co powiedziałaś na samym początku odnośnie socjalizacji, odnośnie poznawania świata, co możemy jeszcze z tym psem robić, to też jest ważny element, czyli bierzemy szczeniaka w różne miejsca, spotykamy go z różnymi bodźcami po to, żeby gdzieś tam urozmaicać jego życie i pokazywać mu różne elementy środowiska, które, z którymi później będzie się stykał, z szelek jest dużo trudniej wyjść. Jakie szelki masz na myśli? U szczeniaków najczęściej stosujemy takie zwykłe, podstawowe tak zwane gwardy, czyli dwie obręcze Obręczy. połączone dwoma paskami. Na pewno nie stosujemy szelek, których poziomy pasek przechodzi przez klatkę piersiową od przodu. Eee, szelki tak zwane norweskie eee, albo popularne szelki takie step in, w które się tylko wkłada łapki, dlatego że te szelki rzeczywiście mogą powodować troszeczkę zaburzony rozwój klatki piersiowej, która się rozwija bardzo długo u psa. Okolica właśnie tutaj żeber klatki piersiowej łopatek bardzo. Do, do, y, często nawet tam do trzeciego, czwartego, piątego roku życia u samców jeszcze się rozrasta ta okolica, więc szelki, które nie blokują ruchów, które dają swobodę ruchu, a tak jak mówię, y, dzięki temu też mamy większe bezpieczeństwo. A smycz? Smycz. Tutaj zdania będą podzielone. Dlatego pytam. Tak. W zależności od potrzeb. Przy obroży na pewno stosuję smycz taką jednorodną, bez przepinania, bez amortyzatora, bez żadnego. Czyli taka zwykła, prosta smycz. miejska dokładnie. czasami zwana. Dokładnie, ten tak. Sposób. Dlatego, że chcę na obroży uniknąć też jakichś nagłych pociągnięć. Napięć. Przy szyi, która jeszcze nie ma umięśnienia odpowiedniego, no to to jest bardzo niebezpieczne. Przy szelkach można sobie pozwolić na Dłuższą smycz można sobie pozwolić na mm, smycz, właśnie gdzieś tam rozciągliwą, przepinaną, bo jest mniejsze zagrożenie, że coś się wydarzy. Natomiast y, powiedziałabym też, że długość smyczy warto dobrać do swoich potrzeb i do miejsca, gdzie chodzimy. Jeśli na przykład na miejsce spacerowe musicie przejść obok ruchliwej ulicy, to zdecyduje się na inny sprzęt, niż kiedy jedziemy samochodem i wysiadamy, powiedzmy, nie wiem, w parku czy na łące. Myślę, że dobrze zaopatrzyć się w takie dwie, trzy podstawowe smycze, w zależności, tego. Mówię od sytuacji. Ze szczeniakami w takim codziennym funkcjonowaniu na pewno unikałabym flexi, czyli tej rozciągliwej smyczy, ponieważ to nie będzie na ten moment dawało nam profitów i jakichś dobrych wzorców. Zdecydowanie, jeśli chcemy psu dać większą swobodę, to cieniutka linka kilkumetrowa będzie dużo odpowiedniejsza. Ja bym jeszcze zwróciła uwagę na to, ile ważą te akcesoria. To na pewno. Bo czasami chcemy yy, no, zaoszczędzić i kupujemy coś, co ma służyć yy, dłużej. Wiemy, że będzie szczeniak intensywnie rósł, i wtedy wybieramy, nie wiem, grubszą z szerszej taśmy smycz. Ona ma całkiem ciężki karabinek, i ten nasz maluch dźwiga to wszystko, no bo tak to musimy określić. Więc chciałabym też, tak, żebyśmy spojrzeli na te akcesoria, które chcemy kupić, pod kątem tego, ile one ważą. Albo szelki, wiesz, takie zabudowane, ciężkie tak, szelki. Tak, raczej idziemy w kierunku takich akcesoriów minimalistycznych w przypadku szczeniąt, żeby jednak jak największą swobodę miały w momencie ruchu. I to co powiedziałaś jest takie, często ulegamy właśnie temu, że kupimy coś lepszego, już porządniejszego, tymczasem proporcje urosnącego psa się tak zmieniają, że i tak to jest często chwilowe rozwiązanie. Myślę, że dużo lepszą drogą jest te, zakup tych pierwszych akcesoriów po prostu tańszych, Jakiejś y, firm, które naprawdę nie windują ceny i y, to nie ma służyć na lata. I po prostu w momencie, kiedy nasz piesek urośnie, wtedy już zainwestować w y, sprzęt dobrej jakości, który rzeczywiście wystarczy na bardzo długo. Wiem, że jesteś fanką spacerów. Miałyśmy już jeden podcast, gdzie mówiłaś spacery, spacery, spacery. Tak. <laughs> I tutaj też polecamy oczywiście spacery w różnych miejscach, tak jak powiedziałaś. A jakie są aktywności, z którymi warto poczekać? Tam wspominałaś jogging, y, wymuszone tempo, czyli nie wiem, pies biegnie za rowerem. Ale jakie są jeszcze aktywności, z którymi mimo wszystko warto poczekać, aż pies y, podrośnie? I, i, do, I jak długo czekamy? Do którego momentu? Na pewno wszelkie aktywności sportowe. Teraz jest, mamy bardzo dużą popularność wszelkich sportów kinologicznych, więc jeśli marzy Wam się, żeby Wasz pies łapał w powietrzu frisbee albo skakał przez przeszkody, to z tym na pewno trzeba poczekać. A to jest coś, o czym często nie myślimy, bo chociażby takie wybiegi dla psów, parki dla psów, bardzo często teraz mają przeszkody, a to jest bardzo niebezpieczne, dlatego że te przeszkody są na stałej wysokości one z reguły są zrobione po to, żeby tam stały przez lata i uszczeniąt. Bezpieczna wysokość do przeskakiwania. Jeśli chcielibyśmy wprowadzić pierwsze ćwiczenia do przeskakiwania, to do y, momentu intensywnego wzrostu to jest wysokość około nadgarstka szczeniaka czyli to jest ten pierwszy staw, który się zgina w przedniej łapie od y, ziemi. Czyli to nawet nie jest wysokość. Nawet nie jest wysokość, bo to jak położycie kijek na ziemi, to on często jest wysokości nadgarstka. Tak. Później kolejna taka wysokość, gdzie do roku, można powiedzieć, będzie bezpieczna, to jest wysokość łokcia psa. Tam, gdzie kończy się klatka piersiowa, jest łokieć i to jest taka wysokość, która no, możemy się pokusić o to, żeby ten szczeniaczek takie wysokości pokonywał. No, Te przeszkody w parkach często są dużo wyższe, więc tego bym na pewno unikała. Tak samo, jeśli chcemy chodzić na zajęcia sportowe, to też poczekajmy z tym. Najpierw zajęcia dla szczeniaków, zajęcia z podstaw, no spacery, jak zawsze. A dopiero później, właśnie takie skrajne aktywności. Ja uważałabym też z aportowaniem, czyli nawet jeśli to nie jest aktywność sportowa, tylko codzienna, to powtarzalne biegnięcie i hamowanie do zabawki, jeszcze jak wchodzi tutaj w grę popęd łupu, czyli ciężko jest wyhamować wcześniej, pomyśleć, tylko szczeniak po prostu działa odruchem i goni. Z tym bym też uważała, powiedziałabym, że jeśli bawimy się w aportowanie, to stosowałabym jednocyfrową liczbę rzutów zabawką, czyli rzucamy 6-8 razy i koniec. I albo dajemy psu zabawkę, żeby sobie ponosił na spacerze, albo po prostu ją chowamy i na przykład przechodzimy do pracy na jedzenie. No i na pewno wszelkie wycieczki w bardzo trudny teren. Mam tutaj na myśli plaża, piach, yy, długie pływanie, brodzenie w wodzie i góry. To są brodzenie wszystko... w wodzie również jest Tak, bo to jest ćwiczenie z obciążeniem. Yy, woda daje opór, więc też może to być wymagające i tu znowu albo Krótkie sety takich zabaw, czyli kilka minut na przykład biegania po piachu i sobie z tego piachu schodzimy albo niesiemy szczeniaka. I tak samo w przypadku pływania, dosłownie jeśli szczeniak ma ochotę, kilka minut pływania, w jakieś dwie krótkie serie i to jest wystarczająco. No a w górach, jeśli. Tak nam wypadnie na przykład wyjazd, że koniecznie musimy się wybrać w góry i mamy szczeniaka, to polecam zaopatrzyć się w jakiś plecak, torbę, w której tego malucha można też transportować, żeby większość dystansu pokonał właśnie tak naprawdę biernie, że tak powiem. Czy my możemy jakoś zaobserwować, że on już jest zmęczony, on wtedy siada, nie chce iść? A co jeśli to jest wulkan energii i on zawsze chce? Obie skrajności, czyli nadpobudliwość, może być oznaką zmęczenia. I właśnie niechęć do ruchu również może pokazywać, że nasz szczeniak już ma dosyć. U szczeniaka też często widać, że jak jest bardzo zmęczony, to koordynacyjnie troszeczkę gorzej to wygląda. Czyli potyka się o własne łapki, potyka się o jakieś nierówności na drodze. Wtedy powinniśmy też zdecydowanie już takiego szczeniaka wspomóc. No i częste przystanki, czyli czasem jest tak, że psy specjalnie wybiegają do przodu i się kładą, żeby odpocząć. To to też jest sygnał, że powinniśmy już zarządzić przerwą. Powiedz mi, na co powinniśmy zwrócić uwagę, jeśli chodzi o układ ruchu naszego psiaka? To są te takie czerwone lampki, które powinny nam się zapalać. Już nie mówię o tej kulawiźnie, no bo to, to jest rzecz bardzo oczywista, ale co jeszcze? Na pewno zmora, czyli nadwaga. Uszczeniąt. Uszczeniąt, naprawdę. I to do tego stopnia jest groźne, że to będzie wpływało na całe życie tego szczenięcia. Dlatego że nadwaga za szczeniaka będzie powodowała, że później dużo trudniej jest utrzymać odpowiednią masę ciała. I no, normy są bardzo różne na pewno. Nie powinniśmy sugerować się tabelkami wagowymi, że na przykład, jeśli mamy szczeniaka, nie wiem, rasy owczarek niemiecki, to on powinien ważyć tyle. Jedno z popularniejszych pytań. No, dokładnie. Tym bardziej, że w obrębie nawet ras, które są stosunkowo wyrównane, jak na przykład retrievery, chociażby, tak? Są labradory, które w dorosłości ważą 23 kg, 25 kg, a są takie, które ważą 40. No i teraz, jak bierzemy sobie tego maluszka, to nie jesteśmy w stanie do końca stwierdzić, Jaka jest odpowiednia waga? Nawet w obrębie jednego miotu ta waga może być skrajnie różna, więc zawsze powinniśmy opierać się na takim palpacyjnym sprawdzeniu szczeniaka, czy żebra są wyczuwalne pod skórą e i ewentualnie zasięgnąć porady lekarza weterynarii czy, po czy trenera, na przykład do którego uczęszczamy na zajęcia, żeby wyraził swoją opinię na temat wagi naszego szczeniaka. Kolejne co to są wszelkie niedobory które mogą objawiać się wadami postawy. Na przykład bardzo luźne nadgarstki, stopy ustawione na zewnątrz, tak zwana krowia postawa tylnych łap, kiedy pięty w tylnych łapach bardzo zbieżnie są do siebie ustawione i pies ma tak zwane X-y z tyłu, wygięcie kręgosłupa. To wszystko powinno nas zaniepokoić i to może być oznaką problemów z układem ruchu, ale może być też oznaką jakichś niedoborów w diecie. I to, że my dajemy psu dobrą karmę... Nie oznacza, że on nie może mieć niedoborów, bo może też mieć problemy z wchłanianiem, może mieć y, problemy z układem pokarmowym, które powodują, że nawet jak karmimy go y, karmą z najlepszej półki, no to niestety, ale y, gdzieś tam te niedobory są, no i to jest y, powód do, do wizyty weterynaryjnej, oczywiście. I powiedziałabym jeszcze, chciałabym jeszcze powiedzieć o takiej jednej rzeczy, bo dużo tu mówimy o tym, żeby aktywnie spędzać czas, że szczeniaki potrzebują ruchu i to jest super, natomiast to, na coś, co jeszcze musimy uważać, to jest przestymulowanie uszczeniąt. Równie ważne jak odpowiednia aktywność fizyczna jest jakościowy odpoczynek jest y, ogrom szczeniaków, które potrzebują wsparcia w odpoczywaniu i potrzebują... Czyli nie y, potrafią tego zrobić? Dokładnie tak. Nie potrafią same sobie zarządzić przerwy. Y, I nam się wydaje, że ten piesek cały czas jest y, głodny ruchu, cały czas chce biegać. To jest troszeczkę jak u dzieci. Bardzo spójne są te objawy, czyli jest taki moment, kiedy to już nie jest aktywność, tylko nadpobudliwość. Czyli już jest tak przestymulowane, że nie jest w stanie się dokładnie sam zatrzymać. Dokładnie tak, tak. U dzieci na przykład to często jest po jakichś imprezkach takich, w stylu baliki, w szkole jakieś wydarzenia i rzeczywiście jest tak, że po prostu dziecko samo nie jest w stanie dać sobie jakiejś przerwy, u psów jest tak samo i wtedy taki piesek potrzebuje odcięcia od bodźców, bardzo często ograniczenia przestrzeni do na przykład pokoiku, klatki właśnie kennelowej do której jest przyzwyczajany, zasłonięcia kocykiem, bardzo się wtedy sprawdza jakiś przedmiot do wylizywania, do gryzienia, czyli jeśli ten pies sam sobie nie potrafi takich y, rzeczy znaleźć i sam się nie potrafi tak regulować, to na tym początkowym etapie to jest nasz obowiązek, żeby też mu pokazać, w jaki sposób może sobie z, tą, z tymi emocjami i z tą dużą aktywnością ruchową poradzić. Czyli wtedy możemy mu na przykład dać posiłek do wylizania, tak? Tak, na przykład. Na przykład. Jeśli to będzie go relaksowało, to, to tak. U szczeniaków też dużo jest potrzeby gryzienia, więc można to połączyć na przykład z jakimś naturalnym gryzakiem z jakiejś skóry suszonej yy, i właśnie z ograniczeniem przestrzeni, ograniczeniem bodźców, żeby ten pies po prostu jakościowo wypoczął. Czy jeśli planujemy yy, zrobić z naszego psa sportowca? Kupiliśmy psa konkretnej rasy i mamy plany sportowe, ale też jesteśmy nowicjuszami. Bo zakładam, że jeśli ktoś ma doświadczenie, już przeszedł tą drogę, to pewnie tą wiedzę posiada. To co od małego szukamy miejsca, gdzie chodzimy z naszym psem właśnie jakiegoś treningów dla szczeniąt. Takiej szkoły, gdzie i my, i on będziemy w stanie się tego nauczyć, jak prowadzić takiego szczeniaka? Bardzo wiele szkół, które prowadzą zajęcia sportowe, mają też w swojej ofercie takie zajęcia dla szczeniąt przygotowujące, które właśnie mają służyć temu, żeby szczeniak obył się z atmosferą, obył się z obecnością innych psów. No i głównie mają służyć też temu, żeby właśnie opiekunowie psów troszeczkę liznęli już tych podstaw, które później się przydadzą. Więc jak najbardziej warto takich zajęć. Szukać. Jeśli chcielibyśmy już iść na takie zajęcia z jakichś sportowych podstaw, to często dobrą opcją jest pierwsze kilka zajęć w formie indywidualnej, kiedy trener może się skupić i na nas, i na naszym psie. Jeśli my jeszcze też nie mamy dużego doświadczenia jako sportowcy i wiele rzeczy się uczymy, to dobrą opcją też jest obserwowanie takich zajęć. Czyli na przykład ze szczeniakiem uczęszczamy na właśnie jakieś psie, przedszkole, jakieś zajęcia z podstaw, a sami możemy spróbować w klubie czy w danej psiej szkole pójść sobie jako obserwator na zajęcia sportowe i zobaczyć jak to wygląda. I od którego momentu startujemy? Od ilu miesięcy, tygodni? Z, tak naprawdę od momentu, kiedy piesek przyjdzie do nas do domu, możemy budować sobie podstawy, bo podstawy, które budujemy pod kątem sportu, to są podstawy uniwersalne, czyli podstawy pod kątem reagowania na imię, przywołania, właśnie wdrażania już jakichś bodźców takich środowiskowych, gdzie chcemy psa przyzwyczajać, że w takich bodźcach też może się czuć komfortowo i fajnie pracować. Uczymy szczeniaka też uczyć się. Czyli niekoniecznie ważne jest, co go nauczymy, ale sam proces nauki jest istotny, więc możliwości jest bardzo wiele. Przy dobrze przeprowadzonym takim procesie naprawdę od pierwszego dnia w nowym domu możemy przemycać takie elementy, które będą przydatne. Oczywiście na początku głównie poprzez zabawę i bardzo krótkie sesje. Czy z każdego szczeniaka da się zrobić sportowca? Myślę, że z każdym z każdym psem można trenować sporty. Natomiast nie jestem fanką takiego nurtu, że każdy pies, absolutnie każdy się nadaje do sportu, dlatego że spotykamy wiele psów, które po prostu w pewnym momencie pewna ilość kryteriów, trudności czy zmiennych w środowisku, to jest dla nich po prostu za dużo. I one mogą zostać mistrzami własnego podwórka, mistrzami naszej szkółki dla psów. Natomiast niekoniecznie świat takich psich sportów, wyjazdy regularne, i no, nie ma co ukrywać trudne warunki naokoło, to nie do końca może być dla nich dobre. Czyli aktywność zawsze tak, ale nie możemy też przesadzać z naszymi wymaganiami. Dokładnie, z naszymi ambicjami. No tak, to my chcemy być psa sportowca, nie patrzymy na to, czy on chce być sportowcem. Myślę, że wszystko, tak, jeśli chodzi o aktywności naszego. Szczeniaka. Tak, jeśli będziemy mieć jakiekolwiek wątpliwości, to ja zawsze ze swojej strony polecam konsultację z kimś, kto się zajmuje tym tematem i bardzo fajnie jest wybrać się też na taką wizytę zapoznawczą, czy do fajnego lekarza weterynarii, czy do fizjoterapeuty. Ponieważ jeśli nic się z naszym szczeniakiem nie dzieje, to możemy go też przyzwyczaić do tego, że ktoś go dotyka, że jest taki kontekst, że idziemy w jakieś miejsce, do jakiegoś pomieszczenia, on jest w centrum zainteresowania, coś tam musimy sprawdzić. Na ten moment to nie będzie się jeszcze wiązało z dyskomfortem, więc też można w tą stronę y, tą naszą edukację y, pociągnąć, żeby y, czegoś nowego się dowiedzieć o naszym piesku. To jest też fajna rada, bo czasami my może nie jesteśmy w stanie nawet dostrzec. Więc tak. patrzymy, jest ok, y, fajnie je, dobrze się rozwija według nas. Nie widzimy wad postawy, o których mówiłaś parę tak. minut wcześniej, więc może warto, żeby rzeczywiście poprosić lekarza weterynarii żeby spojrzą na niego takim okiem właśnie czy wszystko jest ok dokładnie i y, unikajmy tego że pójdziemy do weterynarza dopiero wtedy kiedy naszego psa będzie bardzo bolało i na przykład będzie konieczne y, nie wiem zastrzyki jakieś bardzo bolesne badanie y, to też będzie budowało bardzo negatywne skojarzenie z takim kontekstem y, opieki weterynaryjnej takich zabiegów pielęgnacyjno leczniczych więc myślę że właśnie dodanie jeszcze tego aspektu przyzwyczajania szczeniaka do takich wizyt też będzie kluczowe w tym pierwszym okresie rozwoju, i oszczędzi nam później problemów w przyszłości. Jeszcze przyszło mi do głowy takie, taki trend, który się spotyka e, wśród rodziców małych dzieci, że te masujemy te dzieci, jakieś różnego rodzaju masaże. Stosuje się to też w przypadku szczeniąt? Jak najbardziej można, natomiast nie jest to niezbędne. Y, może to mieć szereg zalet y, i jakieś tam korzyści, y, które później będą nam procentowały, chociażby pod kątem przyzwyczajania psa do dotyku. Natomiast ja obcuję z bardzo wieloma pieskami raz takich mocno pobudliwych, pracujących i wiele z nich w tym okresie szczenięcym nie jest w stanie znieść, że tak powiem, takiej pełnej sesji masażu, więc też się nie zrażajmy, nie jest to obowiązkowe. Warto sobie to wdrażać właśnie w ramach przyzwyczajania, natomiast nie muszą z tego płynąć na początku takie korzyści typowo medyczne. Czyli okres szczenięcy, dajmy sobie czas na wzajemne poznanie się. Hmm. Nie próbujmy niczego przyspieszać, bo to nic dobrego tak, z tego nie wyniknie. Tak. Ale też nie trzymajmy y, pod złotym kloszem, tylko ważne jest, żebyśmy i my doświadczali ze szczeniakiem różnych sytuacji i szczeniak doświadczał różnych sytuacji bodźców. I te cyfry y, od 1 do 9, tak? Jeśli tak, tak. mówimy o minutach aktywności, ilości rzutów, Warto tak. zapamiętać. Będzie to na pewno bezpieczniejsze, jeśli zrobimy dwie, trzy takie krótkie sesje rzutu, wpływania czy szybszego tempa spaceru, niż jedną długą. Super, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeśli podobał Ci się ten odcinek i chcesz otrzymywać powiadomienia o kolejnych rozmowach z ekspertami, pamiętaj, żeby zasubskrybować nasz podcast. Zachęcam również do odwiedzenia naszej strony john.pl i sekcji nasze porady. Sporą dawkę wiedzy znajdziesz również na naszym kanale na YouTube i profilach na Facebooku i Instagramie. Dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia w następnym odcinku.